Witajcie. Witajcie, moi drodzy, w tym... Kolejny odcinek z Wrocławia. Tak, wrocławskim wieczornym dniu. Bruneta nie ma. A, chociaż jest koło mnie. No dobrze, to cóż, dzisiaj ostatni... Znaczy, jutro jeszcze jest... Nie, dzisiaj. Dzisiaj jest niedziela? Nie, dzisiaj jest sobota. Dobrze, czyli jutro jeszcze jest, czyli ostatni weekend Restaurant Weeku. Więc sobie dzisiaj jeszcze skorzystamy z wrocławskich propozycji. Idziemy do Concordia Taste. Nie mylić z Poznaniem, bo tam już byliśmy. Jak ktoś nie widział odcinka, to zapraszam. O, zobaczcie. Na odcinek z Concordia Taste w Poznań. Mam to samo co kawałek, ale dostałam, nawet nic nie mówiąc, grzaneczki do grzybków. Można, można. Może usłyszeli, my tutaj za plecami są. Możecie sobie wziąć też takie danie, bo to są pierogi. A tam jedliśmy lunch, a tutaj zjemy menu festiwalowe. I jak już będziemy na miejscu, na Wyspie Słodowej, to się mieści w budynku Concordia Design, to wam wtedy poopowiadamy, co my dzisiaj będziemy jedli. Mamy, słuchajcie, komplet napojów. To jest w cenie. W cenie drink. No to jest znowu ten mocktail, który pamiętacie z poprzedniego odcinka. To tak wygląda w tej wersji. Mocktail z czarnym psem na toniku. Tu nie ma ogórka, jest za to grapefruit. Jest grapefruit. Mamy poczęstunek od... Poczęstunek specjalny, nalewka wiśniowa. Przez nich robiona, wiśniowa. W dwóch wersjach możecie sobie wybrać. Bardzo dobrze. No i herbatka festiwalowa, która znowu jest niewypałem. I herbatka festiwalowa, tak jak w jednym z poprzednich odcinków wam pokazywaliśmy, jak nie powinna wyglądać herbatka. Tak samo tutaj pokazujemy wam, jak nie powinna wyglądać zimowa herbatka, gdyż... To ma być zimowa herbatka, tak? Widzicie, jak wyglądać powinna. Powinna mieć... No, jakiś owoc, cynamon, kardamon, miód. A dostaliśmy zwykłą herbatkę i cukier. Dobrze, w wersji wegetariańskiej mamy imitację pieroga w formie loda z wędzonym twarogiem ze śrubowa, kwaśną śmietaną oraz ziemniakiem, podane na grzance i przyzdobione emulsją ze szczypiorku oraz młodymi liśćmi trybuli. Natomiast w wersji mięsnej są to burduny z kaczką, z chipsami sera, martwi oraz pietruszki i są one zalane korzennym bulionem z cynamonem, goździkiem oraz anyżem. Smacznego życzenia. Dziękujemy. No i zobaczymy, jak to się je w ogóle. To chyba trzeba będzie jednak czuć sami. Ale tego, Paweł, chyba tego patyka to się nie je, nie? Chyba nie. To jest na grzance podane. Moja... To jest bulion, tak? Bulion, tak. Powinien być gorący, jak nie wiem. Zimny? Ledwo to ciepły. Okej. Zimnego talerza chyba. A, bo talerz jest zimny. No, nalewała to do zimnego talerza, dlatego chyba taki zimny. I pewnie bulion też jest z kaczki. Skoro kołduny są z kaczką, to podejrzewam, że bulion też jest z kaczki. A kołduny są ciepłe? Mhm. Ciepłe. No to jest przepyszne. Twaróg z cebulką. Tak jakbyście jedli pieroga ruskiego, tylko w takiej innej zupełnie formie. Moje kołduny dobre? Ale ciasto mogłoby być trochę chudsze. Czyli twarde? No. Jak na laureata poprzedniego roku, to tak mamy słabo. Nie? Na razie. Miałem twardsze, grubsze ciasto, a drugi pierog już nie miał takiego twardego. I to jakby źle uwałkowane są? No, może trochę się trafiło. Mhm. W wersji wegetariańskiej, czyli u pani, mamy pierogi z zieloną soczewicą, kukami oraz cebulą. Na wierzchu jest puder z buraka i pieprzu z uczelińskiego, bukselka oraz karczowy, a obok słoiczku jest sos z kiszonego buraka oraz imbiru. Natomiast w wersji mięsnej mamy policzki wieprzowe na sosie z kiszonego buraka oraz imbiru, obok naszej roboty kimchi z kapusty pekińskiej i babeczka z tartych ziemniaków z boczkiem i szczypiorkiem w środku, a na wierzchu zielona emulsja i siemielniane. Smacznego. Dziękujemy. Chyba już słyszeliście, co pani powiedziała. Znowu mamy dwie wersje. No ja mówię mięsna. Będziemy próbować. I próbujmy, zobaczmy, jak policzki. Czy będą miękkie. O, już widzę, że są mięciutkie. Podobno kimchi jest bardzo ostre do nowej roboty. Zobaczymy. O. Jeszcze tak zrobionych policzków nie jadłem. No cóż, są zwarte takie. To nie jest ala szarpane mięso, tak? Nie, no są... Jadłeś kiedyś w ogóle wieprzowe poliki? To są wieprzowe? No.
Mi się wydaje, jadłem, że... Jadłem. Tak, jadłeś? Po pierwsze są... Znaczy pierwsze i najważniejsze to są dosyć mało przyprawione. Takie czyste mięso. Brakuje ale masz kimchi, przypraw. Masz ten sos z buraka no kiszonego. Właśnie. Może muszę, to jest po to tak muszę zrobione. Muszę wziąć to kimchi. No. Kimchi ostre. Sos z buraka, bo ja też mam ten sam sos. Kwaśnawy. A to jest babka ziemniaczana Ala, nie? Bo to tak. coś na ten wzór. No powiem ci, że ja mam identyczne odczucie, że pierogi nie mają smaku. W sensie nie ma żadnych przypraw. I trzeba jeść dużo trawy, bo inaczej w ogóle jesz jakbyś trawę jadł. Nie. Ale może to jest taki zamysł. Żeby trawę jeść? Nie, żeby jeść dodatkami, żeby te dodatki wpływały na smak. Ale nawet te dodatki nie dają tak smaku. Ja bym tutaj jeszcze popieprzył, posolił to. Nie ma tu soli pieprzu. No nie. No jest bardzo poprawne. Mówię, zjadłam samego, to nie wiedziałam co ja jem. Ale jak sobie dołożyłam tych warzyw kiszonych i do tego właśnie ten sos z kiszonego buraka, no to dla mnie to jest kompletne danie, więc... Chociaż nie wiem, czy to risotto, które jadliśmy w Riso, nie było lepsze jako danie no. główne. Nie? Mi to risotto bardziej smakowało. Myślę. No. I wersja. Wersja mięsna. Mięsem z krewetki. A więc z krewetkami, chipsy z cukinii, mus z cukinii też wewnątrz do bulionu dodany. A ja mam kurkowe z truflą. Widzę, że są płatki trufli. Wszystko jest poprawne. Ale nie ma tego wow. No chyba tak. Chyba żeśmy się za bardzo nastawili, ponieważ no wow. restauracja jest taka bardzo tutaj taka fancy. Chyba nastawiliśmy, że to nie wiadomo, co nas zaskoczy, nie? No. Podanie estetycznie. Nie, no to wow. w ogóle. Tak, moje też. Ale smakowo brakuje tego wow. Policzki. To już nie są moje pierwsze, często biorę policzki, czy wołowe, czy wieprzowe. To są najsłabsze, jakie ja. No proszę. Forma banana. Ale jest to sernik orzechowy z twarogu raciborskiego, z cukrem, pudrem i wanilią w środku. Na wierzchu jest żel z gorzkiej czekolady, orzechy laskowe oraz ciasteczko korzenne. A obok mamy karmelizowane jabłka w czerwonym pieprzu i sos z kiszonej wiśni z pomidorem. O, smacznie, dziękujemy. Ojej, to jest jak nasze mleczko. Sernik na zimno. Kwaśny ser. Czekolada z orzechami. Ciasteczko korzenne. Zaraz zobaczymy, jakie ciasteczko. Okej. Okay. Gorzka czekolada. O, jabłka są przepyszne. O matko, jabłka jak szarlotkowe. Zbierałaś już z pieprzem? Nie, ale aha, że jest bo pieprzem? Mam, bo mam dwa ziarenka pieprzu. Ten deser jest lepszy niż gryzowy. Jeżeli mamy coś pamiętać z tej kolacji jako ostatnie danie, a to jest akurat ostatnie danie, to jest super. Paweł, nie lubisz sernika, to ty się wypowiedz. No nie przepadasz za sernikiem. No nie. No to mów. Bo ja się tu nazachwycałam, a ty zaraz powiesz, że... No, ja nie lubię sernika, no może dlatego. Jadłem już lepszy sernik. To jest super. Ja jestem amatorką sernika i powiem wam, że ten sernik jest... Znaczy, to jest dziwny sernik w ogóle. Bo nawet nie jest kremowy. To jest trochę tak, jakbyście dostali kawałek sera. Ale ogólnie to z dodatkami, jako cała potrawa, uważam, że to jest bardzo udane. Jeden może taki... Ojej, pieprz rozgryzłem. Sernikiem zagryź. Jeden mały, chociaż w Riso też nie było, ale nie uważasz, że fajnie by było, gdyby jednak deser też był różny? To też by było fajne, nie? Na przykład można było dwa desery. No to ja bym nie wziął wtedy sernika. No właśnie, to wtedy byś nie wziął sernika. Chyba to ciasteczko jest. Babciu, to ty zjedz te dodatki, a sernik został. Nie, z tymi dodatkami jest dobry. Ja się nie mogę wypowiadać, bo ja nie lubię sernika. Dobrze, moi drodzy. Zjedliśmy już
Co ty tam robisz? Przepraszam, ale ja nic nie widzę. Tu? Idę po ćmoku, normalnie zaraz się wywalę. No. No, zjedliśmy, tak, zjedliśmy, najedliśmy się, chociaż powiem wam szczerze, że jeszcze bym coś wciągnęła. Także może jak pójdziemy na Starówkę, to jeszcze coś zjem, no bo wiecie, to była taka kuchnia fine diningowa. To takie malutkie porcje, żeby się przypadkiem nie przejeść. A szczególnie jak ja nie miałam mięsa, to tak trochę nie było za bardzo czym się najeść. No. No i cóż, Paweł niezbyt zadowolony, ja dość zadowolona. Słuchajcie, no najbardziej chyba mi smakował ten bulion, mimo że był trochę chłodnawy. Mi najbardziej smakowała przystawka, bo mnie najbardziej zaskoczyła i były fajne smaki. Oraz pierogi bardzo dobre z tym kiszonym burekiem oraz bardzo mnie zaskoczył deser. Może nie zjadłabym go ponownie, ale zaskoczył mnie jako taki w sensie podania z tymi dodatkami. No to było coś, czego jeszcze nie jadłam. Czy byśmy tu wrócili na Restaurant Week? Myślę, że tak. Ja też myślę, że tak. Bo myślę, to nie było jakieś takie, nie wiem, odrażające czy niezjadliwe, nie? Oczywiście, że nie. To było inne. Po prostu nastawiliśmy się na coś innego. Chyba było... państwo mają duże ambicje, bo to jest takie rzeczywiście takie dopieszczone i dopracowane na talerzach. Może troszeczkę trzeba nad smakiem popracować jeszcze. Dosmaczyć, prawda? Jakiś przypraw dać? Czy nie? Tak, tak. No moje mięso mogłoby być bardziej jakieś... Bo mówię, że takie właśnie no, znaczy jałowe trochę. Znaczy nie to, że jałowe, tylko że gdyby było więcej soli, pieprzu albo jakichś innych przypraw, byłoby myślę, że lepsze. No na pewno na plus tej restauracji jest to, że dostaliśmy tą nalewkę, bo to nie było w cenie. Tak, żeśmy się prawie że upili, nie? No, a po drugie, no na koniec jeszcze do podziękowań takich, że pani przyszła, porozmawiała z nami, na końcu zapytała, tak byliśmy dopieszczeni, to jeszcze dostaliśmy malutki słoiczek tej kimchi, która była w daniu głównym u Pawełka. Tak, bardzo dobre to kimchi było. To domowej roboty jest i myślę, że to jest taki fajny podarunek, prawda? Od tak, kuchni. I jeszcze dodatkowo dostaliśmy też kupon na 20% zniżki. A, no właśnie, do końca roku. Do końca roku do wykorzystania. To, też jest fajne. Też jakbyśmy wpadli jeszcze do Wrocławia, to na pewno skorzystamy. Tak jest. No nic, dziękujemy wam za ten odcinek. Polecamy wam w ogóle Restaurant Week. Czy to na kolację, czy na obiad. Bo jest to za mniejsze pieniądze, możecie zjeść 3 dania w takich lepszych też restauracjach, takich jak my dzisiaj byliśmy, takiej bardziej fine diningowej, która się bardziej taką kuchnią zajmuje. No myślę, że było warto, mimo wszystko, mimo jakichś tam oczywiście drobnych minusików. Oczywiście, zachęcamy was, odwiedźcie sobie sami Concordię, spróbujcie. Tak, bo może tam są inne dania. Na pewno są my inne dania. My byliśmy tylko dzisiaj w ogóle po raz pierwszy tam. Oni się też opierają w dużej części na kuchni polskiej, to znaczy polskiej, na polskich produktach, o tak? Tak, my do tej pory byliśmy w Concordii w Poznaniu i tam jesteśmy prawie za każdym razem zachwyceni kuchnią. Tak. Więc zapraszamy, polecamy. I zapraszamy do kolejnych odcinków. Dzięki za ten i zapraszamy do komentowania, lajkowania, subskrybowania i do usłyszenia przy następnym odcinku. I dobranoc! Bye! Dobranoc.